Tutaj chodziliśmy na mszę świętą, na nieszpory. Lolek się urodził 18 maja 1920 roku. No i tutaj właśnie otrzymał chrzest. Tutaj Lolek w wieku 10 lat służył do mszy świętej. No i później spieszył do szkoły. Mama mówiła Loluś, Lolek, Karolek. No i tak się to przyjęło. Nosił jej wizerunek, fotografię, jak matka Emilia tuli do siebie małego Lolusia. 13 kwietnia 1929 roku Lolek wówczas chodził do trzeciej klasy i w czasie przerwy podeszła do niego pani nauczycielka Burchardowa, no i przekazała mu smutną wiadomość, że jego matka Emilia zmarła, była słabego zdrowia, nie pracowała, dorabiała trochę szyciem. Przyjął to z płaczem, no ale musiał się z tym pogodzić. Ojciec Lolka, również Karol, był emerytowanym oficerem 12 Pułku Piechoty. No, ojciec wychowywał go dość w twardej szkole, ale to było podyktowane miłością po to, żeby jakoś w prawidłowy sposób ukierunkować jego i jego przyszłe życie. W duchu religijnym był jego przyjacielem, razem wędrowaliśmy po górach, po lasach. Ale no, nawet najlepszy ojciec matki nie jest w stanie zastąpić. Otwieram na stronie, gdzie jest Karol Wojtyła. Ze sprawowania bardzo dobra, z nauki religii bardzo dobra, z języka polskiego bardzo dobra, języka łacińskiego bardzo dobra, języka greckiego bardzo dobra, języka niemieckiego bardzo dobra, z historii bardzo dobra, z matematyki bardzo dobra, z propedeutyki bardzo dobra, z ćwiczeń cielesnych również ocena bardzo dobra. Jego pasją była nauka. Pamiętam, jak my graliśmy, ganialiśmy za tą piłką nożną, to Lolek w pewnym momencie mówił: chłopcy, cześć, wracam do domu. Bo chciał robić wszystkie te lekcje należycie. Były klasówki, to Lolek pierwszą klasówkę napisał, ale nie wychodził z klasy. Bo była zasada, kto napisze, wychodzi z klasy. On nie czekał, aż ostatni z kolegów odda wypracowanie. To właśnie cechowała go taka jakaś koleżeńska solidarność, żeby kolegów nie dopingować do jakiegoś nieuzasadnionego pośpiechu. Chodźmy na kawę, zapraszam, dobrze? Dwie kawy z ekspresu i dwie kremówki. Dobrze, to zaraz podamy. Ile to będę płacił? Kremówki to były u cukierni Hagenhuber, to jest tam na rogu. Aha, takie same były te kremówki? No, mniejsze były, inne, o innym smaku. One były z kremem. I wbrew czemu, że tam były takie pogłoski, jakoby te kremówki od Hagenhubera były z alkoholem. Nie. Papież wspominał o tych kremówkach. Po maturze chodziliśmy na kremówki, taki jego pies zasłania się i uśmiecha się, że to wytrzymaliśmy. No rzeczywiście urządzaliśmy konkursy, kto więcej zje tych kremówek bez picia. Pani redaktor, ile? Proszę. 6? O, tak skromnie. Mieliśmy rekordzistę. Łukasz Mosurski z Kalwarii Zebrzydowskiej. 16. No, w granicach tak 10-12, też nieźle. Ja nieco mniej, poniżej 10. Miał ciernistą drogę. Matka zmarła, gdy miał 9 lat, brat, gdy miał 12, ojciec, gdy miał Lolek 21 lat, także został sam, borykał się. Szczególnie był wrażliwy na tą ludzką biedę. Darzył miłością tych właśnie najbiedniejszych, wzgardzonych, opuszczonych, chorych. To pozostało mu do ostatnich dni. Tu widzimy Loleka jako robotnik w fabryce Solvay. W skromnym odzieniu, w butach drewniakach. Bardzo ciężko przeżył fakt polskiej klęski, okupacji. Karol uciekł oczywiście w teatr. Uniwersytet zamknięty, Sonderaktion Krakau, profesorowie wywiezieni do Oświęcimia. Mimo koszmaru, jaki się przeżywało, to były czasy dla mnie wspaniałe. Człowiek się chciał strasznie uczyć, chciał coś robić, działać. Pamiętam na przykład taki jeden ze spektakli, na którym był właśnie Osterwa, a ten spektakl z kolei odbywał się w mieszkaniu Wiesława Goreckiego. Oni mieszkali przy Kleparzu. Tam była umieszczona ta szczekaczka, jak myśmy to nazywali, którym nadawali te komunikaty z frontu Niemcy. Bardzo głośno oni to puszczali, że to dominowało nad miastem. I właśnie wtedy Karol Wojtyła mówił któregoś z wieszczów, taki długi wiersz, i właśnie zaczęło się takie współzawodnictwo pomiędzy nim a tą szczekaczką, taki swoistego rodzaju happening. Karol był człowiekiem trochę odrębnym w środowisku naszym akademików, studentów pierwszego roku polonistyki. Zawsze zajmował się literaturą, czytał książki poważne, które nam się wtedy jeszcze wydawały nudne. W 1946 urodziła się moja córka w październiku, a on z początkiem listopada jako już wyświęcony ksiądz wyjeżdżał na dalsze studia do Rzymu. Chcieliśmy, aby ten sakrament świętego udzielił nasz kolega. No i Karol przyszedł do nas do domu na 2 godziny przed wyjazdem do Rzymu. Powiedział od razu: słuchajcie, nie śmiejcie się mnie, bo ja to pierwszy raz w życiu robię, może to zrobił jakoś niezręcznie i tak dalej. Ochrzcił tą drącą się małą dziewczynkę. Moja żona się tam kręciła po mieszkaniu. On położył taką torbę, z którą jechał do Rzymu. I ta torba spadła i z niej wypadła w taki szary papier owinięte 4 kromki chleba ze słoniną. Rozpieszliśmy się wszyscy po maturze. 10 kolegów padło na różnych frontach. Zostaliśmy wysiedleni z tych terenów do Generalnej Guberni. Ja byłem wywieziony na roboty w Niemczech, w Sudetach. Lolek w czasie okupacji ciężko pracował w fabryce Solvay. Konspiracyjnie kontynuował studia polonistyczne. Później w 1942 roku studia teologiczne. No i pierwsze nasze spotkanie kolegów maturzystów, 10-lecie matury. Rok 1948. Jeszcze nas była spora gromadka, zjechali wszyscy koledzy z różnych stron Polski. Spotkanie to rozpoczęło się mszą świętą tu w kościele naszym parafialnym. Później przeszliśmy do gimnazjum, zasiedliśmy w tych samych ławkach, w których siedzieliśmy w 8. klasie, a dyrektor Królikiewicz, ojciec tej znanej aktorki Haliny Królikiewiczówny, z dziennika lekcyjnego odczytał nazwiska kolegów. No i później nas Lolek zapraszał do siebie, najpierw jeszcze przy ulicy Kanonicznej, bo tam początkowo mieszkał, później już na Franciszkańską 3, do pałacu arcybiskupiego. Takim był, jakim był w latach naszych gimnazjalnych. Bardzo bezpośredni, serdeczny. Spotkania zaczynały się mszą świętą, później wspólnym obiadem. Przy obiedzie śpiewaliśmy piosenki z tych naszych lat młodości, ludowe, harcerskie, i tą ulubioną pastorałkę: oj maluśki, malusieńki, kejby rękawicka. Tak, ale ja przegrywałem na harmonijce. Pamiętam Ojca Świętego z paru wycieczek w Beskid i Bieszczady. Jaki był szalenie wytrzymały, twardy i jak się cieszył tą obecnością wśród nas i wśród gór. Sport był i sportem, i jednocześnie kontemplacją. Teraz się to może już wydawać niczym takim specjalnym w dzisiejszych czasach, kiedy już mamy za sobą oazy i duszpasterstwo akademickie w tym stylu księży chodzących na wycieczki z młodzieżą. W tych czasach, to koniec lat 50., lata 60., to był absolutny ewenement. Msze święte odprawiane czy na kajakach, czy w górach z pełną powagą i świętością. W tych czasach oczywiście było to mówmy delikatnie, wszystko strasznie dyskretnie robione, choćby dlatego, że młodzież i ksiądz, to była mieszanina nie bardzo mile widziana. To się w konspiracji odbywało, ale to nadawało rzeczywiście nieprawdopodobną temu wszystkiemu atmosferę, a jeszcze poza, tak jak powiedziałeś, całą powagą i wielkością sprawy, to było wszystko tak, że myśmy tego nie odczuwali jako brzemię, jako jakiś obowiązek, tylko było to coś tak naturalnego, że to była jedna z kolejnych radosnych chwil i naturalnie związana. Pamiętam, że raz w Bieszczadach zdarzyło nam się zabłądzić i całą noc przebyć w lesie, niezależnie od naszego obozowiska, któreśmy założyli, i do tego obozu po licznych trudach doszliśmy dopiero w południe następnego dnia. To właściwie pierwsze, co się odbyło, to msza święta. Muszę powiedzieć, że w czasach jego biskupstwa w Krakowie, bardzo blisko byłem, ja nie doceniałem kardynała Wojtyły, ponieważ on mi się wydawał tak normalny, że ja myślałem, że wszyscy biskupi są tacy, bo nie miałem wielkich doświadczeń. Miałem biskupa Pietraszkę, który był nadzwyczajny, i kardynał Wojtyła, on był zajęty, ja byłem zajęty, także tak specjalnie się jakoś nie przejmowałem nim. No był wspaniały, można było mieć zaufanie do niego. I dopiero pisanie kalendarium, gdzie ja przeszedłem z nim jego życie, no, zachwyciło mnie po prostu. Ten człowiek ma tyle warstw w sobie, takie bogactwo, że tego naprawdę nie było widać gołym okiem, co to jest za człowiek. No i potem miałem szczęście 11 lat pracować w Watykanie. Tu już się bardzo pilnie przyglądałem papieżowi w różnych bardzo trudnych sytuacjach. Ten człowiek tak bardzo umie się wyzwolić z różnych konwencji w sprawach drugorzędnych. To też nie jest takie łatwe, jakieś tam protokołu, ale także w sprawach bardzo ważnych, takich jak zwołanie przedstawicieli wszystkich religii, nie po to, żeby dyskutować, nie po to, żeby nawracać, ale po to, żeby być razem i się modlić do jednego Boga. Jakąż to trzeba mieć wolność wewnętrzną, żeby taki krok uczynić w kościele katolickim. No tego i wiele innych rzeczy mnie uczył, nawet nie wiedząc o tym. To jest papież, który publicznie w Bazylice Świętego Piotra i w encyklice powiedział, że na nowo trzeba przemyśleć znaczenie posługi biskupa Rzymu, która to posługa miała łączyć, stała się przyczyną podziałów, i zaprosił do tej refleksji wszystkich chrześcijan, wszystkich kościołów chrześcijańskich. Ruszył jakąś maszynę, to poszukiwanie trwa, ono się dokonuje. To jest papież, który poszedł do synagogi, który modlił się pod ścianą świątyni. To są fakty. Wreszcie papież, który głośno, publicznie, po długich przygotowaniach historyków przeprosił za grzechy ludzi Kościoła. To jest znów otwarcie takiej drogi, która do tej pory no, nie była otwarta. Wiemy, że Juliusz Słowacki napisał te słowa, na które się nieraz różni powoływali. Polsko, twoja zguba w Rzymie. Przepraszam, ja jeszcze nie skończyłem. Jest to ten sam Juliusz Słowacki, który napisał też wiersz o słowiańskim papieżu. I teraz ja, dzisiaj właśnie tu przybywszy do Krakowa, pomyślałem sobie, miał rację. Twoja zguba w Rzymie. Zgubił się człowiek z Polski, z Krakowa, i jest w Rzymie. Zgubił się. Bardzo przepraszam wieszcza narodowego za to, że tak wypaczyłem jego myśl. Teraz pójdę go przeprosić w katedrze na Wawelu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pamiętam, byłam na wykładach. Byłam studentką drugiego roku Akademii Medycznej w Warszawie. I przyszedł mój kolega Krzysio i usiadł koło mnie i mówi: czy słyszałaś, że Polak został papieżem? Krzysiu, takie teksty to przestań. To jakiś żart? Nie, daj ci słowo honoru. Słyszałem, że właśnie Polak został papieżem. Nie wierzyłam. Przyszłam do domu, strzępy informacji, bo to wtedy było tak bardzo ukryte. Usłyszałam tak. I ta pierwsza wizyta, która dla mnie stała się wizytą wyznaczającą właściwie moją drogę duchową, to była właśnie wizyta w Warszawie pod kościołem Świętej Anny. Pamiętam, że kilka dni przed wizytą poproszono nas, niektórych studentów, żebyśmy byli taką obstawą medyczną dla pielgrzymów. Oczywiście zgłosiłam się do tej obstawy. Byłam po drugim roku wtedy już medycyny. Ojciec Święty przyjechał rano, bo to była ranna msza w kościele Świętej Anny. Szedł od kolumny Zygmunta. Po jednej stronie stali pielgrzymi, po drugiej. I Ojciec Święty szedł po stronie, na której stałam. Byłam przeszczęśliwa, że dostąpię błogosławieństwa. I jakieś 2-3 metry przede mną Ojciec Święty przeszedł na drugą stronę, bo po drugiej stronie stały siostry zakonne. I one tak bardzo prosiły go o błogosławieństwo i on do tej grupy sióstr zakonnych podszedł. Ja w tym czasie doznałam takiego rozgoryczenia, że tego błogosławieństwa bezpośredniego nie otrzymam, że zaczęłam przeokrutnie płakać. Ja nie wiem, jak to się stało, bo Ojciec Święty stał tyłem do mnie przy tych siostrach. I odszedł od nich, odwrócił się do mnie. Ja nic nie pamiętam, bo płakałam. Wiem tylko, że to błogosławieństwo bezpośrednie otrzymałam. Po jakimś czasie poczułam właśnie takie dotknięcie i naznaczenie: kobieto, nawet jak upadasz, to nie wolno ci się za daleko oddalić od tego, musisz wrócić, bo dostałaś wyznaczony kierunek działania w swoim życiu, więc nie wolno ci zbaczać za daleko. Pragnę wam dzisiaj przekazać tego ducha, ogarniając sercem z najgłębszą pokorą to wielkie bierzmowanie dziejów, które przeżywamy. Więc mówię za Chrystusem samym: weźmijcie Ducha Świętego. I mówię za apostołem: ducha nie gaście. I mówię za apostołem: Ducha Świętego nie zasmucajcie. Pierwsze nasze spotkanie z Lolkiem jako papieżem było w czasie jego pierwszej pielgrzymki w 1979 roku. I tu spotkaliśmy się. Tam z tyłu na plebanii jest taki ganeczek, nie wiem, czy on jeszcze jest. Lolek się wymknął strażą, no i tam przyszliśmy z bukietem biało-czerwonych róż, a Lolek każdego od razu uściskał, ucałował. Niejednemu z nas błysnęły łzy w oczach. To było pierwsze z nimi spotkanie. I Lolek zaprosił nas do siebie, mówi: przyjeżdżajcie, zapewniam wam wikt i kwaterunek. I przejechaliśmy we wrześniu. Jeszcze spora gromadka kolegów zjechała. Zawsze tym naszym spotkaniom towarzyszył ksiądz Stanisław Dziwisz. W dniu audiencji generalnej na placu Świętego Piotra z każdym nas się przywitał, no i zaprosił nas do siebie na drugi dzień. Było to wspaniałe spotkanie. Czekaliśmy w takim małym pokoiku na przyjście Lolka i mówi, Lolek mówi: Karol jest znowu wśród was. No więc lody wszystkie prysły, znowu staliśmy sobie nawzajem bardzo bliscy. Zasiedliśmy do wieczerzy w bardzo swobodnej atmosferze, radosnej. No i tam też wspominaliśmy. Od niego płynęła głęboka przyjaźń, koleżeństwo i dziękowaliśmy niebiosom, że w tym okresie, kiedy kształtują się młode charaktery, które mają decydować o wartości przyszłych dorosłych ludzi, jednym z nas była taka wybitna osobowość i dzięki temu staliśmy się jak gdyby lepsi, szlachetniejsi, pogodniejszy, łatwiej nam było znosić te chwile trudne reżimu komunistycznego, bo to wszyscy właściwie byliśmy pod obszałem jako koledzy Karola Wojtyły. Ja nawet po jednym spotkaniu napisałem list do Lolka z podziękowaniem i ten list dostał się w szpony UB. Miałem z tego powodu duże trudności. Straciłem pracę. Z archiwum dźwiękowego rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Mamy wiadomość z ostatniej chwili. Tak jest, właśnie padła na teleskryptory najnowsza wiadomość z Watykanu. Gdy papież jechał na audiencję generalną, środową na placu Świętego Piotra, wyjechał właśnie z Pałaców Watykańskich, znanym dobrze wszystkim białym łazikiem, to jest japońska Toyota. Gdy papież właśnie wyciągał ręce do wielu tysięcy zebranych na placu wiernych, padły strzały. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jezus, Sancta Maria. Niedowierzanie wręcz było, że coś takiego się mogło stać i takiej właśnie osobie zacnej, która właściwie zrobiła rewolucję w religii polskiej i w polskiej polityce jednocześnie. Tego dnia była bardzo ładna pogoda. A ja byłam wtedy po środku takim wypoczynkowym z dwojem dzieci. Jedno dziecko miało 2 lata, drugie miało 4. Ponieważ było gorąco, to były potwierane drzwi od domków. Ktoś se nastawiał radio, słuchały sobie osoby na werandzie, więc w pewnym momencie wszyscy zmartwieli. Absolutna cisza zapadła wtedy, bo się okazało, że został papież raniony ciężko. Ze mną pojechała teściowa moja i ona zorganizowała szybko taką kapliczkę na terenie ośrodka, także tam straszne było zaskoczenie i niedowierzanie wręcz, że coś takiego się mogło stać. No i były niesłabnące modlitwy, także to pamiętam, doskonale pamiętam, jakby to było zupełnie wczoraj się wydarzyło. Już mam w tej chwili sama łzy, bo jak przypomnę sobie, w tym lesie my tam siedzieliśmy wszyscy i nagle ten komunikat, no tragiczny komunikat. Po jego zamachu z wielkim smutkiem obserwowaliśmy jego ciężki stan zdrowia. Później jeszcze przecież tyle przeszedł operacji, ale mimo tego z pełnym uznaniem obserwowaliśmy, jak on godnie znosi te cierpienia. Ja do tej pory kojarzyłem Jana Pawła II wyłącznie przez pryzmat Polski. A tutaj po raz pierwszy w 1991 roku na Jasnej Górze moje właśnie pierwsze doświadczenie Światowych Dni Młodzieży okazało się, że ten kościół to nie jest tylko w języku polskim. Wielu języków, a jednak jednego języka, bo to był język serca, język miłości. I tę miłość między Janem Pawłem II, tym papieżem młodych, a tymi młodymi to się dawało wtedy wyczuwać. I wtedy złapałem tego bakcyla. Wtedy to było ziarno rzucone. Mimo że ja uważałem się za wierzącego człowieka, to jednak nie uświadamiałem sobie tej skali entuzjazmu, który zobaczyłem wtedy na Jasnej Górze. Nie powierzchownego, tylko takiej głębi ducha. Potem wielokrotnie, pracując w Polskim Radiu, w redakcji katolickiej, miałem tą możliwość, żeby do tych nagrań, do tych przeżyć wracać. I głębia tego przesłania jest do dzisiaj dla mnie świeża. Papież wtedy, prowadząc rozważanie w czasie wieczornego czuwania dla młodzieży, oparł się na apelu jasnogórskim. Czyli tradycja bardzo polska, który zawiera się w tych 3 krótkich słowach. Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. I on to jakby rozszerzył na program dla młodego człowieka na każdą sytuację życia i na kraje, które wychodzą z komunizmu, i na kraje, które mają tak zwanego wolnego świata, i na kraje, które są tak zwanego trzeciego świata, na wszystkich. Jestem, czyli imię Boga, czyli obecność Boża, czyli ty musisz żyć tak, jakbyś wiedział, widział, że Bóg nie jest gdzieś daleko, tylko jest tu, przy tobie. Potem, że pamiętam, że sięgamy myślą do tradycji Kościoła, sięgamy myślą do świętych, sięgamy myślą do Pisma Świętego. Czyli młody człowiek, który patrzy w naturalny sposób w przyszłość, bo przed nim się otwiera życie, ale równocześnie on musi być zakorzeniony gdzieś. I to czuwanie, kiedy on mówił o sumieniu, czyli o rozróżnianiu dobra i zła. My wiadomo, upadamy. Ale to nie chodzi o to, że człowiek upada, tylko chodzi o to, żeby wiedział, że ma wstać. Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie i czuwam na każdy czas. Jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie i czuwam. Cuando tenía 23 años. Kiedy miałem 23 lata, pracowałem jako policjant w Parana w Argentynie. W 1997 roku papież odwiedził mój kraj. Pracowałem wtedy w ochronie. Kiedy papież mijał mnie, poczułem nagle coś, czego nie potrafię wytłumaczyć, a dzięki czemu zostałem księdzem. To było powołanie. Poczułem, że mogę dużo więcej jako ksiądz, niż będąc nadal policjantem. Papież był łącznikiem między mną a Bogiem i to on mi wskazał drogę, którą mam podążać. Powiedziałem tak. Wystarczyło jego spojrzenie. Zawsze, kiedy wspominam te chwile, napływają silne emocje i wzruszenie. Czuję ciągle obecność Jana Pawła II przy mnie. Ty jesteś jak brat, jak przyjaciel. Każdego dnia jesteś przy mnie. Dorosły człowiek z duszą dziecka. Jesteś wielki w każdej trudnej chwili. Razem łatwiej. Mam w Tobie wielkiego przyjaciela. Jesteś moim wielkim przyjacielem. Dwutysięczny drugi rok. Ostatnia pielgrzymka Jana Pawła II do czystego kraju. Zaprosił nas na wieczerzę do swojego pałacu. Przyjechał na wózeczku, już nie było tego nastroju. Zdawaliśmy sobie sprawę, że to jest już ostatnie spotkanie z Lolkiem. Carissimi fratelli e sorelle, alle 21:37 il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. Preghiamo per lui. Per Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo. Kiedy spotykam się z cierpieniem, bólem, samotnością, wtedy najsilniej czuję ducha Jana Pawła II. Zawsze oddawał siebie ludziom. Jego śmierć jest dla mnie świadectwem, podobnie jak Jezus, który oddał swoje życie za nas. W dniu pogrzebu Ojca Świętego. Byłem na górze Świętej Anny, to jest tam piękne sanktuarium koło Opola i tam modliłem się przed pomnikiem Ojca Świętego, złożyłem rankę kwiatów, lampkę i zaśpiewałem mu specjalnie ułożoną dla niego piosenkę na melodię pastorałki góralskiej. Módl się, Janie Pawle, o pomyślność świata, niech Twe wstawiennictwo wszystkich ludzi zbrata. Śpiewajmy i grajmy mu nad Skawy do Watykanu. Śpiewajmy i grajmy mu nad Skawy.